bardzo. Chodzi mi tutaj o obiekty sportowe, które ta sala, dokładnie o salę widowiskowo-sportową, która powinna przynosić korzyści. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. Tak samo jak na wsiach. Ta sala w ten sam sposób funkcjonuje, jak sale funkcjonowałyby, które by istniały na wsiach. Bo do godziny 15 według harmonogramu zajęć dydaktycznych przeprowadzane są zajęcia, następnie są zajęcia pozalekcyjne, nieodpłatne. Część zajęć, sobota, niedziela, są to już zajęcia komercyjne, także młodzież korzystająca z sali sportowej płaci za te zajęcia, dorośli płacą. Sala jest otwarta, można powiedzieć, cały rok, w sobotę do godziny 22, w niedzielę do godziny 20. Także tak to funkcjonuje już prawie od 5 lat. Nie ma takiej możliwości. Byłaby taka możliwość, żeby na siebie zarobić, żeby się ta sala, wydatki zbilansowały, jeżeli byśmy dysponowali bazą gastronomiczną i noclegową, bo pracujemy od lat naprawdę z wieloma klubami z Polski w różnych dyscyplinach, z koszykarzami, z piłkarzami siatkowymi, z kadrami województw w koszykówkę, w siatkówkę, sztuki walki, piłkarze nożni przyjeżdżają z Włocławka, z Pabianic. Także mnóstwo, moglibyśmy wymieniać kluby z całej Polski, naprawdę jest to od Warszawy do Szczecina. Także jest mnóstwo tych klubów. Ale niestety dla nas, jako obiektów sportowych, jest to malutka jednak cząstka pieniążków, która wpływa na obiekty sportowe, natomiast ta większa część, którą te kluby pieniędzy pozostawiają, to pozostawiają tam, gdzie nocują, gdzie są w hotelach, gdzie są w ośrodkach turystycznych naszych. Także te podmioty korzystają najbardziej. Mimo tego, że stworzyliśmy piękną bazę sportową, to cały czas podmioty osób prywatnych najbardziej na tym korzystają. Też jakbyśmy mieli na pewno bazę sportową, rozwiniętą właśnie o tą bazę noclegową i gastronomiczną, funkcjonowalibyśmy, myślę, że nawet 500-600% skuteczniej. Także wszystko się rozchodzi tu o bazę noclegową. Nie jest naprawdę sala, czy to jest w Sławie, czy będzie w Ciosańcu, nie jest w stanie się zbilansować, nie ma takiej możliwości, nie ma szans. Można wyrobić 50%, ale to jest, mówię, my od lat bierzemy pieniążki za reklamę, udostępniliśmy miejsca reklamowe na sali w postaci banerów. Przez 2 miesiące letnie od rana do nocy funkcjonują, w miesiącu sierpniu. Ostatni turnus jest to turnus najbardziej obłożony. Zajęcia tam wtedy się odbywają od godziny 8 na sali do godziny 23. Także do godziny 23 bez przerwy. Nie ma czasu, żeby wyczyścić nawet podłogę. Podłoga jest czyszczona w niedzielę o godzinie 6. Na przykład pracownik przychodzi i myje podłogę. Tak to wygląda. Lipiec nie jest takim miesiącem obłożonym z tego względu, że sportowcy przygotowują się do kolejnego sezonu sportowego, także wszyscy chcą korzystać z sali, wiadomo, w sierpniu, ale to dzięki naszym walorom krajobrazowym mamy piękne jezioro, mamy piękne ośrodki i tak dalej. Tylko mówię, to jest mały procent wpływów, który jest na obiekty sportowe, reszta to, no ale no trzeba przyznać, że dzięki tym sportowcom, dzięki tym klubom zarabiają sklepy, zarabiają ośrodki i tak dalej. Mówię, szkoda, że my nie mamy takiej bazy, bo byśmy mogli naprawdę się obronić, nie prosić się radnych i pana burmistrza o pieniążki, tylko rozbudowywać jeszcze bardziej tą bazę sportową i sprowadzać coraz więcej chętnych tutaj z całej Polski i z zagranicy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Jest jedna dyscyplina sportu wiodąca, tak? Piłka nożna, jest judo i chciałbym zauważyć, że dalej nie ma nic. Jakby to słyniemy tylko teraz z piłki nożnej. Młodzież praktycznie ma tylko te dwie możliwości.
I to już, nawet w piłce nożnej zaczynamy odstawać, ponieważ byłem z chłopcami 2002 rocznik, Wschowa, Bytom Odrzański, Kożuchów, trenują chłopcy już od 5 roku życia. Czyli nawet w piłce nożnej, której wydaje się, że jesteśmy tutaj jakąś oazą, też już oddajemy w tych młodszych rocznikach. I mówimy, że jest dobrze. Nie wiem, według mnie zbyt mało ludzi jest zaangażowanych nawet w piłkę nożną. Wszyscy mówią, że dlaczego piłka nożna? Okej, nie musi być piłka nożna, ale dajmy jeszcze większy wybór tej młodzieży, bo na dzień dzisiejszy jest mały wachlarz propozycji dla nich. Co jeszcze jest ważne? Uważam, jeszcze powinna być jedna rzecz zmieniona, ewentualnie w naszym myśleniu, bo podstawówka 1-3, brak warunków do jakiegokolwiek praktycznie ruchu, no teraz mówię o zimie, czy tam nie ma hali. 4-6, nie posiada, no nie wiem, jeżeli to można nazwać jakąś salą, to jest jakaś salka, gdzie dzieci, no tak uczą mi tutaj są WF-iści, może potwierdzą, szczyt motoryki przypada na 7, 8 rok, 11, 12, tak? Czyli to jest szkoła podstawowa. I tak wyszło, że u nas dzieci w tym wieku nie mają praktycznie, no bardzo ograniczone możliwości do realizowania swoich potrzeb duchowych. I myślę, że tutaj powinniśmy też na to zwrócić uwagę. Do tego dochodzi podczas zajęć lekcyjnych średni dostęp do sali gimnastycznej. Po południami też jest, tutaj pan Jarek przedstawił, na niego ktoś naciska, że trzeba zarabiać pieniądze. Czyli pan dyrektor naciska na pana Jarka, bo zarabia pieniądze. Jest trener, ja może nie w imieniu, ale jest nawet etat, ale nie ma wolnego czasu na to. Czyli te dzieci nawet jeszcze w godzinach popołudniowych też tu próbujemy zarabiać, mówimy, że sala ma zarabiać. Te dzieci mają mało ruchu. Gdzieś jest problem. Uwierzcie państwo, czy byście zobaczyli, jaką radość mają, to byśmy inaczej na to patrzyli. Ja nie wiem, może nie każdy ma dzieci, nie każdy ma wnuki, ale opłacałoby się zobaczyć, jaką im radość to sprawia. A ja powiem tak. Dostęp jest ograniczony. Dziękuję. Dziękuję. Weźmy Wschowa, tutaj jest pan. Tam mają sekcję chyba w każdej dyscyplinie brak sportu. Od ping-ponga są dwóch animatorów z piłki nożnej, z koszykówki, siatkówki, wszystko. A my słoniemy z piłki nożnej. Ja jeszcze chciałbym tutaj poświęcić parę słów kwestii zarządzania finansami w naszym tutaj środowisku sportowym. Chodzi mi o rozdzielanie funduszy na poszczególne organizacje sportowe i na kluby, uczniowskie kluby sportowe, żeby nie było tak dużych różnic. Jeżeli generalnie taki klucz jest przyjęty u nas 5 tysięcy na uczniowski klub sportowy, i oprócz klubu pana Zdzisława Siemczyka, który otrzymuje 8,5 tysiąca, to jest też uczniowski klub sportowy. Ja tutaj nie widzę za zbyt wielkiej rozbieżności między naszą działalnością we wszystkich klubach sportowych. Jest tu jednak ta rozbieżność w finansach. I na przykład uczniowski klub sportowy, któremu ja przewodniczę, zajmuje się dyscypliną wiodącą, jest judo. My mamy też dosyć duże potrzeby i w tym roku na przykład otrzymaliśmy 4 tysiące, czyli najmniej z wszystkich uczniowskich klubów sportowych, gdzie wyjeżdżamy na zawody do Poznania, do Sobótki, do Mietkowa, do Nowej Soli bardzo często i tak dalej. To się wiąże z transportem i tak dalej. Jest wsparcie naprawdę też z urzędu pana burmistrza, pani sekretarz również, także pomagają, tylko że jednak chciałbym, żeby nie było tak dużych rozbieżności. 4 tysiące i 8,5 tysiąca dla uczniowskiego klubu sportowego. Wykonujemy tą samą pracę, te same działania. Także bym był za tym, żeby naprawdę, nie wiem, był dla uczniowskich klubów sportowych określić lub jedną stawkę. Wiadomo, że się nie da, ale każdy będzie miał pretensje, bo ten jedzie na turniej tu, ten jedzie tu, ale każdy z nas gdzieś jeździ na turnieje, ma zobowiązania, musi zakupić sprzęt. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy, bo do tej pory
Przez 4 lata, jak istnieje sala sportowa, z budżetu szkoły nigdy nie poprosiłem dyrektora szkoły o zakup ani jednej piłki na salę sportową. Tych piłek to są worki na dziesiątki piłek, które się zużywają w ciągu roku szkolnego. Tak, że sponsorzy dają te piłki i ja ze środków przeznaczonych na UKS, czyli na judoków, zakupuję sprzęt na salę. Ale to nie jest tylko sprzęt na salę, bo to jest też sprzęt na orlik i zakup siatek na orlik do bramek, bo one się po zimie zużywają, jasna sprawa. I z tych obiektów sportowych korzystają ludzie z całej gminy i korzystają uczniowie wszystkich szkół. Także gimnazjum, szkoła podstawowa, a nie tylko zespół szkół ponadgimnazjalnych. I tutaj z burmistrzem wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, żeby wyodrębnić kwotę na pielęgnację i doposażanie obiektów sportowych. Z tego co wiem, pan dyrektor w szkole powiedział, że będzie to ujęte w budżecie. Tylko ja bym jednak chciał, żeby to było w jakiś tam sposób wyodrębnione, dlatego że naprawdę pielęgnując obiekty sportowe, chodzi mi tutaj głównie o stadion, przygotowanie murawy do sezonu, to są ogromne koszty, a związane, radzimy sobie, pomagają nam, mówię, podmioty prywatne, osoby, które dysponują sprzętem do tego, także chciałbym tutaj właśnie panu Tomaszowi Cichońskiemu podziękować, który od lat nas wspiera i który nigdy nie wziął tak naprawdę nic w zamian, a przyjeżdża swoim sprzętem, swoim paliwem, nas raczy, także tutaj chciałbym, żeby określić ten paragraf, bo kosimy trawę raz, nawet dwa razy w tygodniu, jak jest sezon piłkarski, nawozy 3-4 razy w roku, to są bardzo duże koszta. Do tego malowanie ogrodzeń, malowanie bramek, zakup siatek do bramek. Także bardzo bym prosił, żeby wyszczególnić, wyodrębnić ten paragrafem, ten budżet na pielęgnację obiektów i doposażanie obiektów sportowych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja też bym chciał dodać coś do tego tematu, poprzeć pana Jarka. Powiem szczerze, że jestem trenerem na Orliku. Znaczy, może nawet niezręcznie mi jest na ten temat mówić, bo ja nim jestem. Fajnie by było, gdyby kto inny zauważył, ale jeżeli nikt nie zauważył, to sam to powiem. Sprzętu na Orlika bardzo mało zostało zakupione. Z tych piłek, które na otwarcie przyszło troszkę. I reszta Orlik jakby został, Jarek powiedział tutaj właśnie, że jakieś siatki tam to ok, ale de facto sprzętu piłek było bardzo mało. Tutaj muszę podziękować panu prezesowi Wysiowi Klesze, bo w 50% bazuje na tych piłkach, które on zakupił. No fakt, że to trenują te grupy młodzieżowe z klubu, ale no, rzekłbym, że budżet nie jest jakiś wyodrębniony też na tego Orlika, na jakiś sprzęt, a jak wygląda mój kantorek, to proponuję się przejść do mnie, zapraszam. A przy okazji obejrzeć kantorki w innym miejscu. Dziękuję. Można, no, chciałbym, proszę. Chyba jakiś wniosek mi się z tego wszystkiego nasuwał, proszę państwa. Mieszkamy tutaj, graliśmy też, sława zawsze wyglądała skromnie, tak delikatnie mówiąc. Dużo mniej niż skromnie. Były czasy, że no, wyglądaliśmy fatalnie wręcz. Tak, tłumaczenie przez cały czas, że są ciężkie czasy. Jestem radnym już od 2 roku z przerwami. Były i chude, i kryzys. Teraz powiedzmy sobie, gdzieś tam nam zagląda. Wydaje mi się, że trzeba było dążyć do unormowania tej sytuacji i wprowadzić ten właśnie model, żeby ten 1% zostawał i wtedy będzie jakaś taka chyba normalność i wtedy nie będzie sytuacji, kiedy powiedzmy na jedną imprezę, której popieram to, co kolega Jarek wcześniej powiedział, można wydać 25 tysięcy na jeden dzień, a my się zajmujemy tutaj, jak nie mamy służby zdrowia, w sensie nie mówię tutaj o pani tutaj i lekarzach rodzinnych, tylko akurat szpitala na poziomie, powiedzmy sobie, to dbajmy o zdrowie tych młodych. Wtedy
będą mieli mniej problemów ze zdrowiem, czyli jak najdłużej, bo ponieważ wiecie Państwo, że o nasze emerytury musimy zadbać właśnie teraz, w tym momencie, kiedy ci młodzi będą rozpoczynać pracę, bo nie wiadomo, czy nam wystarczy. Proszę bardzo. Tak szczerze, że te pieniążki, które my dostajemy, te 8 tysięcy, chociaż one są często spóźnione, jeśli na przykład trenera stać jest, jest jakiś tam majętny, przez jakiś okres czasu musi sam to po prostu włożyć pieniądze i utrzymywać ten klub, żeby w jakiś sposób wystartował. Pewne ubezpieczenia trzeba opłacić. Powiem, że te pieniądze to są naprawdę marne pieniądze. Fakt, że one opłacają wyjazdy, opłacają sędziów, opłacają tylko, to są opłaty, które konieczne są. Utrzymanie boiska czegokolwiek to ponosimy my. W szczególności ponoszę ja to tam w Starym Stronczu, bo ktoś to musi wykosić, ktoś to musi... A jeśli nie, no to kurczę, no nie ma kto właściwie utrzymać tego boiska. Przychodzi, to przychodzi prezes i prezes bierze się za kosiarkę i kosi, no bo tak, takie są sytuacje. Trzeba kupić jakieś bagno, jakieś tam linie, jakieś tam obowiązki, co dwa lata jest weryfikacja boisk. Myśmy jako Stare Stronce sami podjęliśmy taką decyzję i ze swoich własnych środków, które są przeznaczone na wieś, na jako Radę Pieniążki Rady Sołeckiej, próbujemy wybudować szatni. Nikt nam w tym właściwie nie pomaga. Sami próbujemy teraz częściowo materiał, nie wiem, czy nie przejdziemy w kontenery. Musimy coś z tym zrobić, bo za rok, za dwa w ogóle nas nie zarejestrują i przestaniemy w ogóle grać i to boisko zarośnie trawą, zarośnie chaszczami i to się zakończy jakikolwiek spor na wsi. Stare Stronce jest miejscowością naprawdę dużo. Myśmy się nie obronili, ja nie mam do nikogo pretensji, ale mam właściwie do jednego człowieka pretensje, że Stare Stronce tak zostało, jak zostało, bo to jest duża wieś, która na dzień dzisiejszy nie ma gimnazjum, gdzie dzieci są przewożone, dużej ilości dzieci naszych jest wywożonych, gdzie żeśmy zostali naprawdę w tyle żeśmy zostali. Myśmy dzisiaj wyremontowali świetlicę, a mnie to zaczyna przerażać. Oni tych butach, tym wszystkim, za chwilę to nasza praca, którąśmy tam włożyli, zaraz nie będzie widać, nie będzie śladu. Boisko takie, jakie jest, nic nie zostało zrobione. Uciekło nam te gimnazjum i Stare Stronce zostało zaniedbane. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie sala wybudowana. To boisko wielofunkcyjne naprawdę by się przydało w tym Starym Stronczu, bo no nie wiem, no nie wiem, dlaczego my akurat jako społeczeństwo nie mamy żadnego wsparcia, to my musimy sami, tam właściwie sami musimy się bronić, żeby ten sport nie upadł, nie? A jest bardzo ciekawych wielu chłopców, którzy grają w piłkę i szkoda im, bo gdzieś to się wszystko ucieka. Nie stać nas na trenera, niestety, fikcyjnie się podkładamy, za przeproszeniem, co to nie powinno być, bo dzisiaj są wymogi takie, że trener musi być i musi siedzieć na ławce obok prezesa. Nie wiem, jak to się wszystko zakończy, ale mówię, te pieniądze, które dostajemy na utrzymanie tego sportu, są bardzo mizerne. Prosiłbym o więcej, ale jak to już to nie wiem. Dziękuję. Chciałbym tutaj powiedzieć właśnie o tym, że robimy sport dla naszych. I właśnie w dobie tutaj realnego kryzysu, gdzie naprawdę nie mamy pieniążków, skupmy się na robieniu tego sportu, bo musimy to robić naprawdę w dobry sposób, wydatkować te pieniądze. I tak jak wcześniej mówiłem, może i ta rada sportu by była najlepsza, bo wtedy ludzie z instytucji powołanych do tego, sportowych szczególnie, które znają się na sporcie, one by mogły stworzyć fajną strategię rozwoju tego sportu przy tych pieniążkach, którymi możemy dysponować, bo niestety jest ciężko. I nie wydaje, o to chodzi, żebyśmy nie wydawali tych pieniędzy na zewnątrz. Pan Górski robi ten triathlon, fajnie, niech go robi. Tylko nie może, według mnie nie powinno mu się dawać tak dużo pieniążków na ten triathlon. 30 tysięcy złotych na imprezę, która trwa 4 godziny, w której nie bierze udział żadna osoba z terenu naszej gminy, to jest... To jest przesada i w Elkarzecie, jeżeli są imprezy sportowe, ja rozumiem, że to jest promocja jeziora, żeglarstwa i tak dalej. Tylko że mówię, tam przyjeżdżają ludzie, którzy są bogaci, oni biorą wpisowe za udział w regatach za jedną łódkę około 150 zł. Przy 60 łódkach, no łatwo policzyć, 9 tysięcy złotych.
obsada sędziowska nie kosztuje aż tyle pieniędzy, niech oni nie opowiadają jakieś historii i tak dalej. Możemy ich wspierać, ale panie burmistrzu, bardzo bym prosił, puchary i tylko puchary, w ten sposób im pomagajmy. Udostępniamy im nasze jezioro, udostępniamy panu Górskiemu jezioro, nasze drogi, nasze lasy do biegania, ale nie wydawajmy pieniędzy, aż tyle pieniędzy, bo te 30 tysięcy dla pana Górskiego to jest może nic i ta impreza trwa 3-4 godziny, gdzie naprawdę my z tego nie mamy korzyści, bo to ktoś może powiedzieć, że już cała Polska się tym podnieca. Ja uważam, że nie, że nikt o tym tak naprawdę nie wie, bo triatlon to w tym momencie akurat to jest niszowy sport, a UKS, uczniowskie kluby sportowe nawet nie mają 30 tysięcy na działalność. Wszystkie w całej gminie, które działają, uczniowskie kluby sportowe z młodzieżą, które pracują z naszymi dziećmi, są to setki dzieci i one w sumie razem do kupy na cały rok nie mają takiej kwoty. Także tu jest gdzieś taki... Dziękuję. Pani radna, proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja się chciałam tylko propozycję, dlatego że pan radny mi posłuchał, pan radny Roman. Właśnie mój syn dojeżdża na Zegień Tupłogowa i któryś tam rok zawsze trener daje taką karteczkę, że 1% podatku na stowarzyszenia tenisowe, młodzieżowe. I czy jest taka propozycja, czy nie można coś takiego zrobić słabnie, powiedzmy Stowarzyszenia Młodych Sportowców, no, wtedy po prostu można 1% podatku odliczyć, ale to nie wiem, czy to musi być jakaś decyzja połączego. I wtedy po prostu na przykład dzieci, którzy uczestniczali, to rodzice, wiadomo, że nie wszyscy zapłacą, ale na przykład jestem przekonana, że jakaś kwota była. Oj, ja będę tutaj apelował, wpłać 1% na OSP. A potem się odezwie dla dzieci niepełnosprawnych. Ktoś tam mówi, że to jest tak dobry pomysł, ale to czeka na to. To ja tu jestem sam. To może to nie ma innych powodów, co nie płaci na rozwój sportu, ale ja bym proponował na OSP wpłać.